Moi drodzy, a teraz będziemy troszeczkę mówić o nieruchomościach. Naszym gościem jest pani Agnieszka Barc. Witamy serdecznie. Z firmy Oberhaus, oczywiście z biura nieruchomości. Zacznijmy może od tego okresu wakacyjnego. Mhm. Czy okres wakacyjny, czy lato to w ogóle sprzyja temu, żeby właśnie kupić mieszkanie bądź wynająć mieszkanie? Myślę, że każdy okres jest dobry tak naprawdę na kupno i na wynajem mieszkania. To zależy, jakie są nasze potrzeby. Zawsze będę to powtarzać i chyba taka zawsze będzie. W zależności kto czego poszukuje. Bo na kupno, jeżeli chodzi o ten rok, to może nie mówmy o sezonach, o tym, że jest lato, czy go nie ma. Tylko o tym, że w tym roku teraz faktycznie jest warto kupić mieszkania, dlatego że są one przecenione. Najprościej mówiąc, są one w niższych cenach niż były w ubiegłym roku. I na pewno ci, którzy nie kupili tego w ubiegłym roku mieszkania, a noszą się z zamiarem kupna, no to myślę, że fajnie zrealizować taką transakcję w tym roku. A jeżeli chodzi o wynajem, to tak zależy od naszego budżetu, bo jeżeli nie stać jest nas na kupno, no to wynajmijmy mieszkanie, czy musimy być wtedy najemcami, wynajmujemy, szukamy mieszkania dla siebie. A jeżeli chodzi o znowu drugą stronę, od tych wynajmujących, czyli o właścicieli, jeżeli myślę o właścicielach mieszkań, to powiedziałabym, że no nie mają wyboru. Skoro mają mieszkania, muszą je wynajmować w trochę niższych cenach też niż w ubiegłym roku. Pani Agnieszko, proszę nam powiedzieć, co zrobić, żeby bezpiecznie wynająć nieruchomość? Czy robić to na własną rękę, czy jednak skorzystać ze specjalisty, No właśnie, bo mimo wszystko często czekają na nas te różnego rodzaju pułapki, prawda? Prawne też w związku z umowami. Tak, ja myślę, że tak samo jak nas coś boli, idziemy do lekarza, to tu lepiej się udać do specjalisty. Czyli tak jak do nas, do naszego biura nieruchomości, do Oberhaus, zapraszam wszystkich serdecznie i myślę, że wówczas na pewno transakcja będzie przeprowadzona bezpiecznie, bo to o to nam chodzi właśnie. I dlaczego tak ma być? Bo to jest transakcja. Wynajem mieszkania to jest coraz transakcja. Jest transakcja, są dwie strony umowy. Jest umowa, czyli jakiś zapis prawny. Musimy pamiętać, żeby on był korzystny i dla nas, i czasami dla drugiej strony. Tak naprawdę zależy, na czym nam zależy tak naprawdę, ale chyba nam wszystkim zależy na tym, żebyśmy spali spokojnie, żebyśmy wywiązywali się z naszych obowiązków, które są wpisane gdzieś w umowę i tak samo ta druga strona to samo robiła. Więc myślę, że tak naprawdę to nie jest problem czasem znaleźć mieszkanie dla siebie, ale większym problemem może być spisanie umowy, sprawdzenie, czy to faktycznie jest właściciel nieruchomości, bo musimy pamiętać, że często tak na szybko załatwiając taką właśnie transakcję, poszukujemy mieszkania, znaleźliśmy fajną ofertę, no i teraz szybko na szybko próbujemy ją podpisać, nie wiem, jakąś umowę na brudno z właścicielem nieruchomości. A moim zdaniem nie o to chodzi, to trzeba wtedy spokojnie działać i trzeba z profesjonalistą, z ekspertem wiedzieć, co zapisać do umowy, jakie są obowiązki najemcy, wynajmującego, jaka kwota, bo tak naprawdę można naprawdę się, brzydko mówiąc, naciąć wielokrotnie. Często też nieznajomość przepisów tak naprawdę szkodzi, prawda? Dokładnie tak. Więc lepiej zdecydowanie skorzystać z porady. Bo tak naprawdę my praktykujemy to. Tak można powiedzieć, że teraz już nie praktykujemy, bo teraz mamy już wypraktykowane. A po co na własnej skórze coś praktykować? Po co płacić za nasze błędy, skoro jednorazowo możemy zapłacić agentowi? Oczywiście. On wykona pracę jakąś tam, oczywiście dla nas. Ale to będzie przynajmniej dobrze wykonana praca, dobrze spisana umowa. Śpimy bezpiecznie, płacimy, wywiązujemy się z naszych obowiązków. Myślę, że jak najbardziej z agencją nieruchomości bezpiecznie. A czy jak pojawią się jakieś problemy, na przykład z wynajmującym, będzie chciał rozwiązać umowę? No to taki agent nieruchomości. Czy agent nieruchomości też pomoże w tej sytuacji, jak dobrą radą? Jak najbardziej, bo tak naprawdę mamy kontakt z klientami. Jeżeli nasz klient poszukujący, no, czyli klient nasz pan, Marta, tak, prawda? Ten klient, który jest najemcą, szuka nieruchomości i my cały czas gdzieś tam baczymy jednak, mamy oko na tego klienta. Chcemy, żeby był zadowolony, no bo ten klient gdzieś tam do nas wróci, czy nie wróci. Ale czy poleci też. Poleci, ale nawet chodzi o takie czysto ludzkie, zwyczajne relacje. Zawsze naprawdę jest mi bardzo miło, kiedy klienci do mnie wracają i to jest wspaniałe, kiedy mogą powiedzieć, że są zadowoleni z transakcji, są zadowoleni z tego, gdzie mieszkają, co wynajęli, co kupili. I tak samo w tym przypadku, więc taki klient, który mówi mi po miesiącu, po dwóch, jest niezadowolony, chce coś zmienić, to ja zawsze próbuję gdzieś tam mediować między nim, a tym właśnie wynajmującym. I ten właśnie pośrednik znajduje zawsze takie rozwiązanie. Bo tak i prawne rozwiązanie, ale też gdzieś tam pomiędzy tymi stronami
musi na tyle manewrować, żeby jedna i druga strona była zadowolona z tego wszystkiego. Mhm. A teraz jest gorący okres dla studentów szczególnie, bo niedługo pewnie będą przyjeżdżać do Poznania akademicki z powrotem. I szukać mieszkania. Kończą wakacje, tak? Tak. Proszę powiedzieć w takim razie, gdzie najczęściej studenci wynajmują mieszkania? Jakie są gorące dzielnice, gdzie też warto kupić potem mieszkanie na wynajem? Bardzo mądrze. Właśnie to pytanie jest bardzo trafne, bo to zaraz mamy odpowiedź, gdzie kupić takie mieszkanie ewentualnie. Gdzie szukają studenci? Musi być blisko zlokalizowane przy centrum. Uczelniach. Mhm. W centrum, przy uczelniach. Dobra komunikacja. Studenci najczęściej oni chcą szybko, moment, wpaść do tramwaju, wpaść do autobusu. Nie chcą tego czasu tracić na dojazdy, na przemieszczanie się, więc musi być to w miarę w centrum. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że w centrum mieszkania są dosyć drogie. Więc niekoniecznie już w ścisłym centrum, ale powiedzmy dzielnice te, które są dobrze skomunikowane z centrum. Czyli tam, gdzie jest blisko tramwaj. Tam, gdzie jest tramwaj, tam, gdzie jest autobus, pętla gdzie są jakieś sklepy. Tam, gdzie się szybko dojdzie, szybko się dojedzie, dokładnie tak. I to są takie najlepsze miejsca, bo też w zależności od tego, ile chcemy wydać na takie mieszkanie. Kiedy to jest najlepszy okres, żeby już zacząć szukać? Teraz jesteśmy tak naprawdę w połowie wakacji. Czy to jest dobry czas, czy do wynajęcia? Już za późno? Tak, dla studentów. Do wynajęcia? Tak. Myślę, że tak, że teraz już studenci trochę wyszumieli się. Lipiec za nami, wakacje były, sesje poprawkowe pewnie też, więc sierpień to już tak zaczyna się ten moment. Może jeszcze nie tego pierwszego, drugiego, trzeciego, teraz mamy tam czwarty, piąty, tylko tak w połowie sierpnia, września, no to już trzeba się brać konkretnie, bo chyba bodajże jak się nic nie zmieniło od października, zaczyna się rok akademicki. Oczywiście. No to tak miesiąc wcześniej, trochę więcej niż miesiąc wcześniej, też żeby upolować dobre mieszkanie. Też żeby zapoznać się z samym miastem, prawda? Samym miastem. Jeśli ktoś pierwszy raz przyjeżdża. Dlatego tak jest często, tak jest, że studenci zagraniczni to już w ogóle nas proszą o pomoc, bo oni w ogóle nie znają Poznania. Mhm. Tak naprawdę pytają nam się gdzieś o Naramowice. No, nie mając pojęcia, gdzie to jest. Pytają się o Stare Miasto, Wildo, oni w ogóle nie mają pojęcia. Im faktycznie ta pomoc jest potrzebna. Jesteście przewodnikami. Przewodnikami. Przy okazji, a ile tak mieszkań trzeba zobaczyć, żeby się zdecydować na to właściwe, żeby mieć pewność, że to jest to mieszkanie? Tak naprawdę ja myślę, że to nie zależy od ilości, tylko od jakości mieszkania. Bo gdzieś tam jest ten etap nasz poszukiwania mieszkania, zaczyna się już buszowania w internecie, szukania tam ofert. Tak, pierwszy wstępna jakaś diagnoza tego, co jest na rynku, to już tam się odbywa tak naprawdę. Więc myślę, że nie ma potrzeby, nie wiadomo, 10 mieszkań, oglądanie 10 mieszkań, bo to w ogóle nie ma sensu. Ale 3-4 mieszkania, no i oczywiście, jeżeli nie znaleźliśmy tego, na które czekaliśmy, tego właśnie akurat tego zamierzonego, szukamy dalej. Ale jeżeli jest to, to bywa tak, że klient przyjeżdża, mówi, to jest to mieszkanie, widział je w internecie, czy może je zobaczyć, jedziemy, okej, decyduje się. Rzadko, ale bywa tak. A często jest też tak, że potencjalni klienci przychodzą do samego biura i mówią, szukam takiego mieszkania, tyle pokoi, a nie, że najpierw wyszukują w internecie. Można przyjść bezpośrednio do Państwa. Złożyć sobą ofertę, prawda? Oczywiście. I później pośrednik szuka. Właśnie tak. Właśnie w ten sposób, bo często tak jest, że ktoś przychodzi do nas do biura i mówi nam, no to pokażcie nam ofertę. Pokażcie nam, co macie. A najchętniej pokażcie nam, od razu możemy jechać, dzisiaj mamy czas. No to tak się nie da. Tak się nie da, ale oczywiście jak najbardziej pokazujemy oferty, pokazujemy na gorąco to, co mamy. Ale też jest tak, że nie wszystko to, co mamy, możemy od razu pokazać, bo nie wszystko jest w naszych bazach od razu. Też współpracujemy z innymi pośrednikami, więc pokazujemy ich oferty. Od razu na gorąco wyszukujemy ofert, które konkretna osoba nam złożyła zapotrzebowanie. Od razu my na gorąco szukamy pod tą osobę. Już w biurach nieruchomości, bezpośrednio u właścicieli nieruchomości. Więc tak naprawdę to jest taki proces, ale oczywiście możemy to szybko zorganizować. No ale chociaż ten jeden dzień nam muszą Państwo dać. Ten jeden dzień, żebyśmy mogli zorganizować wszystko. A potem jedziemy na nieruchomość, pokazujemy, prezentujemy, no i tak oglądamy i wtedy decydujemy. Ja myślę, że taką już wstępną ofertę złożyliśmy przede wszystkim studentom, bo w tej pierwszej części programu skupiliśmy się na drogich studentach, którzy właśnie chyba są w tym okresie szukania mieszkania, przede wszystkim wynajmu. Także już się za to zabierajcie, moi drodzy, jeśli jeszcze nie podjęcie decyzji, gdzie będziecie mieszkać. Państwa teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną, a po tej przerwie oczywiście powracamy i nadal będziemy debatować o nieruchomościach w Poznaniu.